sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś naszym gościem, przyjaciel naszego kanału, Marcin Ogdowski, twórca blogu Bez Kamuflażu, publicysta, korespondent wojenny. Witam Cię, Marcinie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie. Marcin, standardowo do nagrania tego odcinka skłonił mnie twój wpis, a mianowicie wpis pod tytułem Oślepieni. No właśnie, skąd teraz masa informacji napływa do światowych mediów o akcjach, i to dość spektakularnych akcjach ukraińskich sił specjalnych. Mamy ataki na systemy radarowe, mamy ataki na kompleksy przeciwpowietrzne, no i co najważniejsze, również atak na okręty floty czarnomorskiej. Z czego to wynika? No, wynika z kilku strategicznych celów, jakie próbuje realizować ukraińska armia, siły zbrojne i wywiad wojskowy. Pierwszy podstawowy cel, zasadniczy tak naprawdę cel, to jest taki, żeby uczynić Krym, Półwysep Krymski, miejscem nieznośnym dla rosyjskiej armii, dla rosyjskiej floty. Miejscem, które sprawi, że koszty rozumiane w sensie materialnym, ale koszty też rozumiane w sensie ludzkim, psychicznym, psychologicznym, przepraszam, staną się na tyle wysokie, że nie tylko dla rosyjskiego dowództwa, dla rosyjskiego przywództwa politycznego będą one za wysokie, ale przede wszystkim będą za wysokie dla stacjonującego tam personelu. Żeby to zrobić, trzeba oczywiście maksymalnie porazić rosyjską infrastrukturę na Krymie. Żeby ją skutecznie porazić, trzeba najpierw oślepić, obezwładnić jej możliwości obserwacyjne, możliwości zwiadowcze. I z tym mieliśmy do czynienia, mamy już do czynienia od jakiegoś czasu. Mam tutaj na myśli przede wszystkim ataki na infrastrukturę radarową, przeprowadzane z większym nasileniem od końca sierpnia przez oddziały specjalne, które lądowały na Półwyspie, ale też przy wykorzystaniu dronów i pocisków manewrujących. Marcin, bo ja czytając komentarze polskiej sceny OSINT-owej, ekspertów, zauważyłem jedną rzecz, i o tym mówi się od dłuższego czasu, że właśnie na tym polu, czyli na obserwacji pola walki, na systemach łączności, tak naprawdę z tygodnia na tydzień Rosjanie tracą. Czy to może być kluczowy element tego, powiedzmy, jeszcze dalszej ofensywy? No bo tak naprawdę ten postęp obserwujemy tak naprawdę w dość małym zakresie. Ukraińcy chwalą się tak naprawdę postępami rzędu od 1,5 do 2 kilometrów. Jak ty to oceniasz? Czy ten atak raz na systemy obserwacji, systemy radarowe, a dwa logistyczne, on w kolejnych miesiącach przyniesie jakiś wymierny efekt? Znaczy, no, musimy spojrzeć z trochę też węższej perspektywy niż ta, którą przed chwilą zarysowałem, no bo Krym jest oczywiście celem zasadniczym, nadrzędnym ukraińskich działań wojennych. Nie będziemy tam obserwować, ukraińska armia nie ma takiego potencjału jakiejś masowej operacji desantowej na wzór, nie wiem, amerykańskiego ataku na Sycylię w 1943 roku. Nie ta wojna, nie te środki. Ukraińcy będą skrobać tą rosyjską, rosyjskie, Rosjan na Krymie. Ale nie chodzi też o sam Krym jako taki, chodzi tutaj też o wyizolowanie pola walki na Zaporożu, na południu Ukrainy. Krym jest ogromną bazą wojskową, Krym jest wielkim zapleczem logistycznym dla rosyjskich oddziałów operujących na Zaporożu. Ukraińcy już od dłuższego czasu starają się poprzecinać szlaki komunikacyjne, które wiodą z Krymu na wschód. Oczywiście, no, atakują najwęższe gardło, że tak powiem, czyli most krymski, ale atakują też same cele na Półwyspie, atakują też połączenia drogowe, połączenia mostowe łączące Półwysep z kontynentalną częścią Ukrainy. Chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o to, żeby w którymś momencie zadusić rosyjską obronę, no bo jak wszyscy pewnie doskonale wiemy,
nawet najbardziej bitne, najlepiej wyszkolone, najlepiej wyposażone oddziały bojowe nie będą w stanie prowadzić skutecznej walki, jeśli nie dostarczy im się amunicji, paliwa, smarów, żywności, medykamentów i wszystkiego tego, co do prowadzenia wojny jest potrzebne. To jest taki jeden z zasadniczych zamysłów ukraińskich działań skierowanych na Krym, poza oczywiście samą próbą no właśnie pogonienia z półwyspu Rosjan, przegonienia ich też, ich floty z akwenu Morza Czarnego, co zresztą częściowo się już udało, bo rosyjska flota już jeszcze po wcześniejszych atakach przebazowała dużą część swoich okrętów do bazy morskiej w Noworosyjsku w Rosji. Tak, uciekła z Sewastopola. Duża część tej floty jednak mimo wszystko tam została z przyczyn technicznych, chodzi o zaplecze, z przyczyn też prestiżowych, propagandowych. No, Rosjanie nie mogą po prostu uciec z Krymu, no bo to jest ze Sewastopola, no bo to przy dzisiejszym kierownictwie politycznym jest raczej mało prawdopodobne, bo to jest taka perła w koronie zdobyczy Władimira Putina. A jak Marcin Ogdowski ocenia, no właśnie zniszczone czy uszkodzone, jak twierdzą Rosjanie, okręty? Mówimy oczywiście o okręcie desantowym Mińsk, mówimy o okręcie podwodnym Rostów nad Donem. Pojawiły się też informacje, jest materiał filmowy, ale czy do uszkodzenia okrętów patrolowych rosyjskich doszło, tego nie wiemy. Jak to wpłynie na tą żeglugę? I jeszcze w tym kontekście od razu dopytam, bo gdzieś się pojawiła informacja, ją też Ukraińcy potwierdzili kilka dni temu, o zajęciu tych wież, mówimy o wież Bojka w okolicy Wyspy Żmij. Czy my obserwujemy teraz takie odbicie i odzyskiwanie kontroli nad częścią akwenu właśnie przez Ukraińców? Z tymi wieżami Bojki to mamy do czynienia z taką dezinformacją, czy może niedoinformowaniem. Zajęcie to jest może złe określenie, bo Ukraińcy tam się pojawili, ale potem się wycofali. Nie ma sensu utrzymywać na wieżach kontyngentu wojskowego, bo jest to po prostu niebezpieczne na wszelkie możliwe sposoby. Ukraińcy pojawili się tam, zniszczyli elementy rosyjskiej infrastruktury wojskowej, radary, które tam były przez Rosjan rozstawione, zabrali sprzęt, który Rosjanie tam pozostawili i po prostu wynieśli się w diabły. Był to element tego, o czym mówiliśmy na wstępie, czyli tego oślepiania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Radary rozstawione na przynajmniej dwóch wieżach służyły do obserwacji ukraińskiego wybrzeża. Już tej możliwości w tej chwili nie ma i nie sądzę, żeby Rosjanie dążyli do odbudowania tej możliwości, wziąwszy pod uwagę fakt, że nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ochrony tym instalacjom. Wracając zaś do tego ataku, no w tej chwili właściwie jest już jasne, że Mińsk, ten okręt desantowy jest stratą bezpowrotną. Oglądając dostępne materiały filmowe, nie można mieć co do tego złudzeń. Co prawda jest to konstrukcja, jest to jednostka budowana, wodowana w Polsce, która cieszy się, znaczy, która została po prostu wykonana w bardzo przyzwoity sposób. Polskie stocznie słynęły, nadal w sumie słyną z dobrej jakości wykonania statków i okrętów, no ale z drugiej strony ta jednostka była przez lata eksploatowana w realiach rosyjskiej kultury technicznej, więc na pewno nie przysłużyło się to jej żywotności w momencie, w którym dopadła ją rakieta, pocisk manewrujący, no to w zasadzie przesądziło sprawę. Ciągle jeszcze są wątpliwości dotyczące tego, jaki jest stan drugiej jednostki, czyli tego Rostowa nad Donem, ale tutaj też właściwie nie ma, właściwie możemy uznać, że jednostka została w najgorszym razie na bardzo długi okres liczony, biorąc pod uwagę możliwości rosyjskiego przemysłu stoczniowego, jego terminowość, jakość wykonywanych remontów, to mówimy o okresie co najmniej 2-3 lat. Ale to jest najbardziej optymistyczny scenariusz, bo tak naprawdę nie wiemy, co ten ogień zrobił w środku, wewnątrz okrętu, gdzie mógł się też dostać. W każdym razie sumarycznie jest to pozbawienie rosyjskiej floty czarnomorskiej, tego jej
podwodnego komponentu 1/4 możliwości. Tak? Rosjanie mieli na Akwenie 4 okręty, wykorzystywali je do ostrzeliwania ukraińskich miast przy użyciu pocisków kalibr. Z Salwy, która przy takim układzie liczyła 16 sztuk, no zostało im 12, tyle mogą w tej chwili wystrzelić 3 operujące jednocześnie okręty. No więc w perspektywie tej ofensywy rakietowej, która najprawdopodobniej nastąpi, której celem będzie ponowna próba zniszczenia ukraińskiej energetyki, no to ten południowy odcinek obsługiwany przez flotę czarnomorską został znacząco osłabiony. Marcin, płynnie właśnie przejdziemy, bo chciałem cię zapytać właśnie o nadchodzące tygodnie, no bo nieuchronnie zbliża się jesień, zbliża się zima i Ukraińcy sami o tym mówią, że przygotowują się do ochrony swoich obiektów energetycznych, ale zapytam cię o jedną rzecz, bo od pewnego czasu obserwuję pewną zależność, robiąc sobie poranną prasówkę, coraz więcej informacji z mediów Federacji Rosyjskiej o atakach dronów nad Briańskiem i Białgorodem, to nie ma chyba dnia bez kilku informacji, że te drony gdzieś się pojawiają, ale z drugiej strony coraz mniej raportów ukraińskich właśnie o wykorzystaniu przez Rosjan pocisków manewrujących. O szachidach słyszymy niemal codziennie, to one w raporcie się pojawiają tam od 16 do 30 sztuk niemal każdej doby, a z jednej strony mamy ciekawe artykuły prasy zachodniej o tym, że Rosja jednak utrzymuje tą produkcję pocisków manewrujących, którą oczywiście tezę dementują Ukraińcy. Jak ty to widzisz? Czy ten element, który odgrywa istotną rolę, czyli ta wojna rakietowa, którą Rosjanie w tych okresach jesienno-zimowych prowadzą, ona będzie w nadchodzących tygodniach większa, czy jednak masz jakieś dane, że Rosjanie mierzą się z problemem produkcji tego typu uzbrojenia? Bardzo sceptycznie podchodzę do doniesień, zdaje się, New York Timesa, który mówił o zwiększeniu możliwości, ale nawet jeśli tak jest, jeśli te możliwości zostały zwiększone, to nadal nie mówimy o jakichś wielkich liczbach. To pewnie jest kwestia 30-50 pocisków produkowanych, różnych typów produkowanych w skali miesiąca. Jeden atak rakietowy z jesieni, zimy zeszłego roku, no to było właśnie te najmniej 30-40 pocisków. Zdarzały się ataki, w których używano 60-70, a był też taki, w których użyto 90 pocisków, więc ta bieżąca produkcja nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania utrzymanego w takim charakterze, jak w takim zakresie, jak to miało miejsce jesienią zeszłego roku i zimą tego roku. Więc to może w jakiejś mierze tłumaczyć to, że w tej chwili Rosjanie strzelają dużo mniej rakiet, dużo mniej pocisków manewrujących, bo prawdopodobnie po prostu przygotowują się do tej zimowej ofensywy, chomikują, zbierają sprzęt tak, żeby ona miała, czy mogła mieć postać podobną do tej z zeszłego roku. Czy będą w stanie zrobić coś więcej, w sensie wysłać więcej tych rakiet, szczerze mówiąc wątpię. Ale musimy też pamiętać, że jednak ukraińska energetyka bazowo na wejście w tym roku no jest w gorszej kondycji niż była w zeszłym roku, więc też ten zakres ewentualnych szkód, jakie mogą poczynić rosyjskie, czy jakie mogły poczynić rosyjskie rakiety, no też nie. Inaczej, Rosjanie potrzebują mniej, żeby osiągnąć cel, który by sobie założyli, więc to ciągle jest ta niewiadoma. Ale z trzeciej strony patrząc, do Ukrainy dotarły i będą docierają i będą docierać dużo bardziej wydajne, dużo lepsze zachodnie systemy przeciwlotnicze, więc no to też może mieć wpływ na mimo wszystko jednak obniżenie jakości rosyjskiego uderzenia. Kijów jest tutaj doskonałym przykładem w momencie, w którym miasto zaczęło być bronione przez baterie patriotów. Właściwie jest nie do ruszenia dla Rosjan w tej chwili, więc kolejny transfer tego typu urządzeń, tego typu systemów do Ukrainy no może w istotny sposób pomóc przetrwać i tę kolejną zimę. Marcin, ale w tym kontekście to jak radzi sobie rosyjska obrona powietrzna, no bo jeżeli mamy informację o kolejnej zniszczonej baterii S-300 czy S-400, to jak w twojej ocenie Ukraińcy na tym polu zyskają, bo
Mam takie wrażenie, czytając komentarze niektórych naszych analityków, że zbliżamy się nieuchronnie do jakiejś takiej czerwonej linii w stosunku do Rosjan. Znaczy, no, na pewno zbliżamy się do czerwonej linii, przy czym ta czerwona linia nie oznacza jakiegoś, nie wiem, totalnego rozkładu, upadku rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. To do tego nam dużo jeszcze brakuje. Ta czerwona linia oznacza raczej pokaźny spadek efektywności. Pytam Marcin w tym kontekście, bo mnie na przykład zaciekawiło, właśnie rozmawialiśmy przed chwilą o ataku na rosyjskie okręty i po raz pierwszy się pojawił komunikat lotnictwa ukraińskiego dziękujący pilotom za udział w tej misji, czyli tu też lotnictwo ukraińskie, można odnieść wrażenie, czuje się nieco pewniej. No, start tych 5 Suchojów został zaobserwowany przez rosyjskie radary dalekiego zasięgu. Rosjanie doskonale wiedzieli, że 5 maszyn poderwało się z lotniska w obwodzie chmielnickim, no ale nie byli w stanie nic zrobić. To jest wskaźnik słabości ich lotnictwa, tak? Że nie byli w stanie wysłać jakiejś formacji lotniczej, która by przeciwdziałała tej ukraińskiej. Więc na pewno mamy tu do czynienia ze słabością lotnictwa, ale o tym już wiemy od samego niemal początku wojny. To rosyjskie lotnictwo okazuje się być wybitnie słabe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak jest liczne. Ale wracając do tej obrony przeciwlotniczej, no musimy pamiętać, że to są strasznie nie tylko kosztowne, ale też czasochłonne systemy. Zbudowanie pancyra pojedynczego pojazdu to nie trwa kilka tygodni, to są miesiące, to jest kilkanaście w sumie miesięcy. Zbudowanie kompletnego systemu S-400, mam tu na myśli baterie, czy kilka baterii współpracujące z nimi, radary, no i całe to zaplecze związane z funkcjonowaniem takiego systemu, to jest kwestia 2-3 lat. Tymczasem no, Rosjanie tracą te systemy w takim dość szybkim tempie i już w tej chwili mają do czynienia z sytuacją takiej krótkiej kołderki. Jeśli ściąga się obronę przeciwlotniczą z ważnych dla Rosjan kierunków, czyli za koła podbiegunowego, gdzie one były istotne, no bo Rosja ma plany związane, czy miała plany związane z eksploatacją złóż na dalekiej północy. No jest jeszcze tam oczywiście NATO w postaci Norwegii, teraz jeszcze Finlandii. Jeśli ściąga się systemy z Moskwy, która jest przecież najważniejszym celem w Rosji, wysyła się je na przykład na Krym czy na front, no to znaczy, że musi tego po prostu brakować. I jakby tak patrzeć szerzej na to, co robi generał Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, no to przede wszystkim te drony atakujące cele, rozmaite cele w Rosji, one oczywiście mają mieć taki wymiar psychologiczny, mrożący, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby zmusić Rosjan do szachowania tym swoim potencjałem przeciwlotniczym w taki sposób, że w którymś momencie po prostu tego potencjału zabraknie, tak? No bo jeśli wyślą systemy na front, to tam jest znacznie łatwiej je zniszczyć niż na Krym, to tam jest znacznie łatwiej je zniszczyć niż w kontynentalnej czy w zasadniczej części Rosji. No, a jeśli jeszcze do tego dołożymy akcję jak tą sprzed kilku tygodni na lotniskach w głębi Federacji Rosyjskiej przez jakieś oddziały, to rzeczywiście Rosjanie mogą mieć wielki problem. Marcin, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa gorąco odsyłam na blog bezkamuflażu.pl. Tam znajdziecie Państwo masę ciekawych informacji. Zachęcam oczywiście do zapoznania się również z publikacjami Marcina. Sam przeczytałem niedawno kilka książek, więc gorąco zachęcam. Marcin, jeszcze raz dziękuję. Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału i odwiedzenia War News na Twitterze. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu były Militaria.pl.